Dzień dobry, witamy wszystkich postujących. Oraz zaczynających post i tak. Planujących. Tak, dokładnie. Dzisiaj gościnnie u nas Agnieszka. Witam wszystkich. Agnieszka przebyła 2 tygodnie postu. Zanim Aga przejdzie do rzeczy i zaczniemy zadawać niewygodne pytania, to chciałam powiedzieć parę słów. Ponieważ nasza grupa wsparcia na Facebooku, którą mamy oczywiście, za co bardzo dziękujemy, że jesteście wszyscy z nami, że liczy już ponad 13 tysięcy, wspieramy się, pomagamy. I a propos tego chciałam właśnie tutaj i dzisiejszego świadectwa chciałam zaznaczyć, że nie wszyscy idą na post i lub na dietę, tak jak to nazywają, tylko po to, żeby zrobić leczenie, ale także czasami tylko chodzą na odchudzanie. Więc nie negujmy tego, ponieważ post jest tak cudowną rzeczą, że przy okazji tego ich odchudzania okazuje się, że nagle nieświadomie pozbyli się jakiejś dolegliwości, co jest zauważalne. Więc pomimo tego, że ktoś... Ja przyznaję się, że przebyłam też 2 posty i mój pierwszy post, który przebyłam, był pysznie podjęty w celu eliminacji celulitu. Tak? Więc ja się wcale kobietom nie dziwię, że chcą schudnąć na tym poście. Dziewczyny, jak chcecie schudnąć, to dzięki temu, poza tym, że schudniecie, czyli efekt uboczny postu, to jest nasz, będziecie miały po prostu inne rzeczy, które zauważycie i zaczniecie doceniać post pod innym względem, tak jak zrobiłam to ja. I to tyle na ten temat. Jeszcze powiem parę rzeczy o kanale, na którym nagrywamy. Żeby jako wsparcie dla innych osób, dla nowych osób na grupie wsparcia, które może niektórzy nawet mnie nie znają, chciałam przypomnieć, że nasz kanał ma 46 filmów plus jakieś chyba 3 w innej playliście. Wchodzimy w playlistę Zdrowe Żywienie. Kanał Zdrowe Żywienie, playlisty i w playliście wyskoczą wszystkie filmy, gdzie jest świadectwo mojego męża 42 dni postu, będzie świadectwo Agi i świadectwo Eli, które też nam nagraliśmy w Gołubiu po wykładzie pani doktor Dąbrowskiej. Chcemy nagrywać inne świadectwa, ale wy się wszyscy wstydzicie, żeby nagrać to ze mną. Więc jak mi się udaje, to nagrywamy świadectwa, żeby wszyscy wiedzieli, że post pomaga w bardzo wielu kwestiach. Więc tak, Aga, w czym pomógł ci post? Najpierw czemu poszłaś na ten post? Poszłam na post, ponieważ... Od 8 miesięcy, poczynając od stycznia, przez nawet nie od grudnia, to było 7 miesięcy, bo zaczęłam post w lipcu, pod koniec lipca, nie mogłam pozbyć się moich masywnych ud, gdzie od zawsze był to mój problem, odkąd pamiętam, i duży celulit, gdzie góra cała szczupła, wręcz mi kości widać, łydki szczupłe, a te uda jakby takie napuchnięte, wiecznie napuchnięte, takie skóra taka nieprzyjemna wręcz. Aha. A czy próbowałaś aktywności fizycznej? Tak, chodziłam na siłownię 5 razy w tygodniu codziennie. Czyli bardzo. Ponad pół roku, do tego zdrowie, żywienie. Tak, zdawały mi się te tak zwane cheat meale. Inne diety, tak? Inne diety stosowałam, różne ćwiczenia, Ewa Chodakowska, Ania Lewandowska, wszystkie te różne ćwiczenia, ale jakoś mi to nie pomagało, może dlatego, że miałam zbyt mało motywacji, chociaż wątpię, bo zawsze może za bardzo się skupiałam tylko na udach, nie wiem, nie pomagało mi nic po prostu. Mhm. Gdzie ćwiczyłam bieganie, jazdę na rowerze, gdzie jeżdżę codziennie od półtora roku ponad, 12 mil do pracy w tej z powrotem, to jest 12 mil codziennie, jeżdżę szybko, robię interwały, czyli pomaga mi bardzo na brzuch, pomaga bardzo na pupę, ale z ud mi nie pomaga. Widać mi mięśnia, z prawej strony jednak ta wewnętrzna partia ud jest nadal nieosiągalna tak jakby. Okej, no to co zauważyłaś, czyli Aga poszła na 2 tygodnie diety i co zauważyła? Przez pierwsze... 3 dni, powiedzmy. Pierwsze 3 dni były jednymi z najgorszych, ponieważ oczywiście głód, mega głód, ciągle byłam głodna i do tego ogromny ból głowy, którego nie mogłam przeżyć. Toksyny. Balała mnie głowa dzień, noc praktycznie. Czasem mi ustępowała, czasem nie. I co, brałaś tabletkę? Nie. Nie. Nie brałam żadnych leków, nie stosowałam żadnych witamin, gdzie wcześniej brałam jakieś suplementy, witaminy. Przestałam to kompletnie brać, bo jeśli jestem na diecie, która ma mnie pomóc, no to nie będę stosować żadnych leków, prawda? Bardzo dobrze.
Bardzo dobrze. Dalej. Co było dalej? Dzień piąty. Jeden z gorszych dniów. Kryzys humorów, huśtawka humorów cały dzień. W ogóle cokolwiek, kto się do mnie odezwał, byłam wściekła. No, cały dzień był po prostu wściekły. Uła. Po rozmowie tam z mamą czy coś, zawsze mówiła, dobrze, wiesz, to jest jeszcze, masz kolejne 10 dni, dasz radę, wspierała mnie bardzo, gdzie to mi pomogło, bo jednak bez tej rozmowy wiem, że nie dałabym rady, nie poradziłabym sobie sama z tym po prostu. Weźmiemy chyba trochę inaczej naszą kamerkę, ponieważ zaczyna nam wchodzić słońce. I Aga, mów dalej. Ty sobie nie przeczytaj, czyli piątego dnia byłaś wściekła jak osa, tak? Tak. Cały dzień byłam wściekła. Ale dzień szósty okazał się dniem super, ponieważ zaczęłam wstawać przed budzikiem. Wow! Godzina 6.30 miałam budzik, jak godzina 5.30, 5 rano, 4.30 potrafiłam wstawać za 15.06. Już wstałam, już byłam gotowa do życia, już coś mi. Czyli miałaś energię? Miałam mnóstwo energii, czego wcześniej nie miałam, bo zawsze wstawałam wkurzona. I byłaś aktywna, rozumiem, bo jeździłaś na rowerze. Tak, całą dietę byłam aktywna fizycznie, jeździłam codziennie na rowerze, nigdy nie odpuszczałam. Mhm. Żadnych innych ćwiczeń nie wykonywałam, ponieważ już nie miałam na to siły, bo no. Jeszcze w lato, jeżdżenie w słońcu, codziennie rano i wieczorem, to było po prostu jeszcze praca, całe 8 godzin czy tam i więcej. 9 godzin pracy przy komputerze, czyli praca psychiczna, to po prostu nie dawałam rady ćwiczyć fizycznie już, więcej niż rower po prostu. Tak. No dobra, a coś Cię bolało na diecie jeszcze? Zauważyłam ból szczęki, ból zęba tutaj. Parę miesięcy wcześniej miałam silne zapalenie zatok i to było zapalenie zatok i to była prawa zatoka, gdzie szczęka mi drętwiała. Miałam zwolnienie z pracy wtedy, bo szczęka mi drętwiała. Nie brałam przy tym antybiotyku. Leczyłam się rzeczami typu tymianek, czosnek, imbir, bo antybiotyki jednak wyniszczają nas tylko, więc poszłam w stronę naturalną i po tygodniu byłam zdrowa. I właśnie na tej diecie to mi się, co mi się objawiało, to właśnie ból tutaj zęba, trochę szczęki, trochę drętwienie. Ale stwierdziłam sobie, okej, to na pewno nie są zatoki, mimo że miałam codziennie rano katar. Od drugiego dnia już miałam codziennie rano katar. A co teraz z tym katarem? Nie mam go. O, zginął! Bo ja codziennie rano na tej diecie miałam katar. Mi to też. Czyli wszystko się oczyszczało tak jakby. Miałam chrypkę, miałam ciągle jakąś flegmę. Także wszystko to się jakby zaczęło oczyszczać, tak? Mówiłaś, że Cię ręka boli, tak? Boli mnie ręka, w sensie, że bolała. Półtora roku temu coś mi się stało w rękę. Nie jest to do końca pewne co. Podejrzewam to do tej pory, że to jest ciśnienie nadgarstka. I ta choroba po jakimś czasie ustąpiła. I na diecie, nie wiem, to był szósty, siódmy dzień, zaczęła mi ręka puchnąć. Szłam po prostu sobie ulicą i nagle czuję, jak mi ręka napucha. Aha. Po prostu zaczęła być tak sztywna, napuchnięta, nie mogłam nic z nią robić. Wszystko mi z rąk zaczęło wypadać znowu po prostu. No tak. Nie byłam w stanie odkręcić sobie butelki wody po prostu. O kurczę. I powiem szczerze, że strasznie mnie to przeraziło, bo mówię, kurczę, znowu mam chorobę, nie mogę robić tej diety, bo ta choroba i co teraz? No i teraz wtrącę Ci się, więc tak, właśnie większość z nas przeraża się kryzysami i przerywa dietę. I tutaj właśnie chciałam tutaj wszystkim, tak jakby wesprzeć wszystkich, żeby tego nie robili. Ciężko jest podjąć drugi post, więc jeżeli już jesteśmy na pierwszym poście, zróbmy go do końca, ponieważ kryzysy zaczynają się od piątego dnia, w sumie od trzeciego, bo ból głowy, drugiego, trzeciego, bo ból głowy to już jest kryzys. I później, jeżeli jesteśmy na kryzysach, to sytuacja jest taka, że przez dwa tygodnie pojawiają się różne. Jeżeli coś nas kiedyś bolało, mieliśmy złamaną nogę, rękę, mieliśmy przeszczep, nie wiem, jakąś operację, to wszystko nam się odnawia na poście. Tak jakby organizm bierze się od początku do roboty i zaczyna to leczyć, tak? Więc to się odnajmie nie zawsze, ale wtedy czujemy tego ból. Ja na przykład przy niedoczynności tarczycy bolało mnie tu. Po dwóch tygodniach, gdzie się przeraziłam, bo tak mnie kłuło, że mówię, o Boże, Coś mi się tam dzieje. Mówię, miałam niedoczynność, czyli kurde, teraz mi się zrobiło. Poszłam se na post, nie posłuchałam lekarza i teraz mnie kuje. No i ładnie, teraz to chyba umrę. Ale nie, to był kryzys, zakuło mnie dłuższy moment i przestało. Słyszałam także, że dziewczyny mają jakieś stygmaty, że coś tam im się otwiera, że tak powiem, na buzi. Na przykład miała jakaś dziewczyna złamany nos.
tak jakby zaczęła jej krew lecieć tu i później już ta krew zginęła, więc nie wiem jak to dokładnie było, ale no tak jakby stygmaty prawie, więc różne kryzysy mamy na poście, tak? Co jeszcze, Aga? Czyli ta ręka, powinnaś, tak jakby tutaj Agnieszce trochę doradzimy, że Aga powinnaś przejść 6 tygodni postu, ponieważ ten kryzys, który się zaczął, ty nie dałaś do końca wyleczyć organizmowi. On się zaczął, zaczęła cię boleć ręka, zaczęła ci puchnąć i organizm chciał to leczyć, ale zahamował tak jakby to wszystko, tak? Ale powiedz, czy ta ręka teraz chociaż troszkę jest lepiej? Przez długi okres, okres 2 miesięcy była bez problemu, dopóki, nie wiem, bo nie odkurzam, nie robię takich fizycznych prac, ponieważ nie mogę. Staram się nie obciążać tej ręki. Pewnego dnia po prostu rano ręka zdrętwiała. Mrowienie w całej ręce i to już nie typu palce, gdzie ta choroba ma palce, tylko mrowienie od palcy wzdłuż ręki już prawie po łokieć było. Co mnie przeraziło, na razie to ustąpiło. Od kilku dni ustąpiło, z czego jestem szczęśliwa, ale nadal myślę o tym, żeby wrócić na post za jakiś miesiąc, półtora nawet i przejść go całego. A co z twoimi udami? Właśnie. Co z moimi udami? Schudłam tylko z ud 2 cm, gdzie tyłek, wszystko inne poszło szybko, schud tylko 2 cm, ale czego się pozbyłam, to praktycznie całego celulitu, praktycznie, bo w miejscach jeszcze został śladowy celulit. Skóra stała się jędrniejsza, uda zrobiły się smuklejsze, nie były już, jakby ta cała opuchlizna znikła. Nagle jej nie było. Obudziłam się i mówię, kurczę, naprawdę moje nogi tak wyglądają. Więcej mięśni mi się ukazało tych moich od roweru na nogach. Byłam wręcz zachwycona. Super. A ile kilogramów? 7. 7 kilo podczas 2 tygodni. Tak. A jak jadłaś? Co ci najbardziej na poście smakowało? Z owoców jabłko, gdzie nienawidzę jabłek, nie cierpię ich jeść. Jabłko to było najlepsze, co ja jadłam. Oprócz pierwszego dnia... Rarytaski, dogadzałaś sobie. Tak, oprócz pierwszego dnia, które te jabłko nie mogło mi przejść przez gardło wręcz. Od następnego, to był chyba 7., 9. dzień, nie wiem, nie 9., 7. dzień, jak zaczęłam jeść te jabłko, mogła tylko jabłka jeść. Nic innego, tylko jabłka, bo mi tak smakowały. A no widzisz, no to super. A oprócz tego leczo. Pyszne leczo, to i mi smakowało. Tak. Jak w bajce, mogłam jeść co dzień. A robiłaś pieczone jabłka? Nie. Nie? To ponieważ słuchajcie, nie lubię Agnieszce cynamonu. Jeszcze trzeba podesłać przepis na dobre pieczone jabłka. Nie, bo ponieważ nie lubię cynamonu i tak... Ogólnie pieczone jabłka lubię, ale no po są prostu... Są pyszne, mają tyle słodyczy ja sobie, jakie upieczesz. Surowe warzywa, owoce po prostu, na surowo. Bo jest najlepiej. Tak, najzdrowiej, wiem. Tak, dokładnie. Co jeszcze? Co jeszcze lubiłam? A włosy? Jeszcze powiedz o włosach. O włosach. Poszłam do fryzjera miesiąc temu i fryzjerka zapytała się mnie, czy coś zrobiłam z włosami. Oczywiście mam ombre rozjaśniane, więc nie mówimy tu o końcówkach. Chodzi o górę włosów, gdzie mam naturalne. Aha. Aga nigdy góry nie farbowała, nigdy tak? Nigdy nie farbowałam jest góry. Jest naturalna całkowicie. I pytanie od fryzjerki było, co ja robię z włosami? Ja mówię, a o co chodzi? Ona, masz... kiełki włosów. Masz bardzo duże już i to nie są kiełki włosów tutaj, one są tutaj i one są już w tym momencie 6-7 cm długości. Są mocne, zdrowe włosy, które mi rosną. Super. Czyli te, bo podczas diety włosy mi wypadały, gdzie po diecie mi dużo mniej. Już nie miałam garści włosów, tak jak wcześniej i przed dietą, tylko ich jest 5-6 włosków, czasem jeden, czasem wcale po prostu. Teraz mam więcej połamanych końcówek po prostu od rozjaśniacza, a tak to po prostu mocne, zdrowe włosy. No tak, no to świetnie. Czyli efekty super na poście. Tak, szczególnie jeśli chodzi o skórę, znikły mi cienie pod oczami. Nie zupełnie, ale było ich mniej. I sucha skóra na nogach zrobiła się normalna. A dlaczego? Bo na poście pobudza się kolagen w skórze i dlatego zauważyłaś, że skóra się poprawiła. Tak. Czyli włosy się poprawiły, skóra się poprawiła, uda się poprawiły, celulit zginął. Co jeszcze? Ręka przeszła kryzys i jest ciutka lepiej. Doleczy ją Aga, tak? Tak, tak. Aga, tak, ile masz? Pochwal się, ile masz lat? 22. Czyli co? Ja mam 33. Czyli co? Ludzie starsi, młodzi,
starzy. Wszyscy chorujemy na choroby cywilizacyjne bez względu na wiek, dlatego że źle się żywimy i ogólnie system nas do tego przyzwyczaił, że mamy złe żywienie, wszystko jest w pędzie za pieniędzmi i musimy sobie jakoś radzić sami, ratować się. Jesteśmy dzisiaj w lesie, więc pozdrawiamy z bardzo fajnego lasu, ze słonecznego dnia. Nie wiem czy wy, ale my z Agą w tym roku to się najedliśmy. Jeżyn z lasu, poziomek i jagód. Oczywiście i jeszcze będą grzyby, tak? Niektórzy nie tolerują grzybów i nie chcą jeść grzybów, ale można się czasem skusić. Ja też bardzo lubię, więc będę. Pozdrawiamy wszystkich postujących i tych, którzy zamierzają przejść na post. Nie negujmy osób teraz do grupy wsparcia, która liczy bardzo wiele na Facebooku, czyli ponad 13 tysięcy. Jeszcze raz dziękujemy i wspieramy się wszyscy razem. I błagam, dajmy troszeczkę cierpliwości i osobom, które idą na post tylko i wyłącznie po to, bo się odchudzają. One też zauważają dobre efekty postu, nie tylko przy odchudzaniu, ale zaczynają leczyć swoje dolegliwości nieświadomie. Więc dajmy im szansę. Dajmy im szansę, miejmy cierpliwość, dlatego że grupa jest wspierająca i mamy wszystkich wspierać, prawda? Dziękujemy, Aga. Dziękujemy pięknie. I pozdrawiamy. Z Agą może jeszcze się zobaczymy po 6 tygodniach. Pewnie. Cześć! Cześć.